Sieradzu odbyło się duże wydarzenie sportowe w ramach największego w Europie cyklu imprez dla przedszkolaków, czyli Orlen Przedszkoliada Tour 2020. Od stycznia do marca ma się odbyć ponad 90 takich wydarzeń, a weźmie w nich udział około 20 tysięcy przedszkolaków. Wszystkie aktywne przedszkolaki są uczestnikami drużyny Kangura, obecnej w ponad 300 miastach w Polsce. W tym roku szkolnym premierowo zaczęliśmy zajęcia cykliczne drużyny Kangura, czyli co tydzień instruktorzy przedszkoliady.pl przyjeżdżają do sieradzkich i związkowolskich przedszkoli, bawiąc się z dziećmi w sport i w nasze cztery dyscypliny sportu. Zajęcia cykliczne prowadzimy w Łodzi, w Sieradzu, w Zduńskiej Woli, w Zgierzu, w Bełchatowie, praktycznie na terenie całego województwa. Dopiero w tym roku zaczęliśmy właśnie w Sieradzu i w Zduńskiej Woli, ale jak na pierwszy rok poszło naprawdę świetnie, bo mnóstwo dzieci zapisało się na nasze zajęcia. Zresztą co widać tutaj po wypełnionej też hali. Akcja promuje aktywność fizyczną wśród dzieci, przeciwdziała otyłości i uczy podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Ta impreza jest takim podsumowaniem, fajnym pokazaniem tego głównie właśnie rodzicom, którzy na co dzień nie mają zbytnio okazji widzieć nas w przedszkolu, jak my z tymi dziećmi pracujemy. Jest to świetna okazja, żeby pokazać im, jak my z tymi dziećmi się bawimy, co na tych zajęciach robimy. Jest to wiadomo namiastka, bo nie przekażemy dzisiaj przez 2 godziny tego, co robimy przez nimi przez 9 miesięcy w przedszkolach, ale myślę, że bardzo pozytywnie rodzice odbierają nas i całe nasze tutaj działania. Uczymy dzieci na naszych zajęciach od małego, żeby ten sport kojarzył się ze świetną zabawą od małego, z samymi pozytywami. Chcemy ich tego nauczyć poprzez nasze zajęcia. Rodzice nam dzisiaj tutaj pięknie pomagają w tym przekazywaniu tej wiedzy, bo sami świetnie się bawią, przygotowali świetny doping. Transparenty, trąbki, genialnie. Jest naprawdę świetnie, atmosfera jest genialna. Hala Szkoły Podstawowej nr 10 była tego dnia wypełniona po brzegi uczestnikami, rodzicami oraz sportową atmosferą. Z naszego powiatu i z powiatu zduńskowolskiego bawi się z nami 12 przedszkoli, 4 ze Zduńskiej Woli, reszta od nas Sieradza. Miało być tutaj 650 dzieci, bo tyle akurat znajduje się w naszych zajęciach. Niestety choroba, a także praca rodziców nie pozwoliła wszystkim dotrzeć. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej już jeszcze za rok. I wszystkich rodziców serdecznie zachęcamy do naszych zajęć oczywiście. To jest bardzo fajnie, rodzice naprawdę super wspierają swoje dzieci. Na dzisiejszej imprezie mamy 7 stacji, 5 stacji sportowych. Stacja piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz stacja wszechstronnego rozwoju. I do tego stacja żywieniowa, gdzie dzieci mogą napić się wody po ciężkich swoich tutaj wyczynach, zjeść kawałek owoca oraz stacja rysunkowa, na której przedstawiają swoje artystyczne talenty. Instruktorów wspierali młodzi sportowcy z klubów KS Warta Sieradz, Tubondzin Volley Mosir Sieradz oraz LKS Piast. Przedszkoliada to nie tylko rozrywka ruchowa, ale także rozwijanie wyobraźni. Najmłodsi mieli okazję pomalować świat drużyny Kangura. Sam Kangur wraz z innymi maskotkami dopingował przedszkolaków. Powiedz, jak tutaj się dzisiaj bawisz? Fajnie! A co ci się najbardziej podoba? Rysowanie! Super! A co jest takiego super? Że można grać tutaj w piłkę. A w jaką piłkę najbardziej lubisz grać? Nożną. A co tutaj dzisiaj rysujesz, powiedz? Ślimaki. Fajnie! Fajnie! No i co, będziesz się grać tutaj w piłkę? Tak! W jaką piłkę najbardziej lubicie grać? Ręczną. Nożną. A lubicie sport? Tak, tak. Dlaczego jest fajnie? Bo tutaj się świetnie bawimy. No, ja też. Fajnych macie dzisiaj kibiców, rodziców. He? A lubicie grać w piłkę? Tak. Nie. Jaką lubisz grać w piłkę? Nożną. We'll be right back.
Wszystkie aktywne przedszkolaki otrzymały od kangura i jego przyjaciół dyplomy, medale i niespodzianki. Z pewnością zarówno dzieci, jak i sami rodzice na długo zapamiętają ten dzień. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.